choruwa węgór polski, aral regulaminowych, może być się więcej, a może mniej, musi dojechać ten rajd. Prowadzimy faktycznie, ale bardzo niewielką przewagą nad Waldkiem Doskoczem, trochę większą już nad Robertem Gryczyńskim. To jest malutko, bo to jest 7 sekund, a przegraliśmy tylko jeden, ale właśnie ten podjazdowy, także różnice są minimalne. Żadnych problemów? Nie mamy żadnych problemów, samochód się spisuje doskonale. Wiadomo, no, w związku z tym ekipa również serwisowa doskonale i wszyscy pozostali, którzy są w ekipie. Także wyjątkowo dla nas dotychczas korzystny rajd. Bardzo mi się dobrze zresztą jedzie dzisiaj, żyje o mnie chodzi. No, nie mamy większych problemów. No, jedyny problem tylko z oponami, że dopuszczono opony. Dzisiaj rano inne, jak powinny być i my ich nie mamy, a są dużo lepsze, dużo bardziej przyczepne. Po prostu narzucili moi konkurenci bardzo ostre tempo, Waldek Doskocz i Robert Gryczyński, i my się staramy do tego dostosować. No, nie chcę jechać nic szybciej jak muszę, bo przede wszystkim meta, bo mam przez straty z pierwszej części sezonu i to też jakąś tak, znaczy na taktykę może tu nie, no tu po prostu jedziemy wszystko, co można jechać bezpiecznie. Na początku narzuciłem jakiś swój styl jazdy, to znaczy bardzo szybko zaczęliśmy i takie miałem założenia, po prostu troszeczkę postraszyć konkurentów i pociągnąć ich na jakiś szybko bardzo jazdę, no i to się udało, no i niestety Waldek się za bardzo tym przejął Doskocz i wczoraj mi niezłego Pietra nakręcił, dzisiaj pojechał trochę wolniej, za to dzisiaj znowu zaczął dużo, dużo szybciej, fantastycznie jechać Robert Gryczyński i to tak, oni się wymieniali z dnia na dzień, myśmy starali się jechać bardzo równo. Fantastycznie przygotowany mój samochód. Ekipa MX-u pana Piotra Kaczorowskiego, no po kolei nie będę wymieniał chłopaków, no, przygotowali auto tak, że nawet nie jąknęło, jechało cudownie, moc miała naprawdę taką prawdziwą agrupową. Zresztą ja dzisiaj to tylko mogę same miłe rzeczy mówić, ale tu naprawdę chciałem im bardzo podziękować, bo to doskonale auto przygotowane, na nas to niech inni oceniają, bo myślę, że my siebie nie będziemy oceniać. Poczekamy, aż inni będą mówić. Cześć!